Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym projekcie z serii Zagrajmy w Total Warhammer 2. Dzisiaj rozpoczniemy sobie nową kampanię, która wyszła wczoraj. Wieczorem niestety zostałem dopiero do niej dostęp, więc nie byłem w stanie nagrać odcinka, mam dzisiaj piątek poranek. I zagramy sobie w Imperia Śmiertelnych. Rozpoczęła się era podbojów, przygotuj armię i ufortyfikuj twierdzę, gdyż wojna ogarnęła każdy kontynent nad Wielkim Oceanem. Oczywiście nie jest to pełna mapa Warhammera Fantasy, brakuje jeszcze odpowiednika dzisiejszej naszej Azji i Euroazji, ale i tak można by stwierdzić, że 2/3 świata są już, może nie 2/3, połowa świata na pewno już oryginalnego z uniwersum jest umieszczana w grze komputerowej, więc to jest tak i tak naprawdę gigantyczna ilość. Wybierz legendarnego lorda i upewnij się, że twoje imperium pokona wszystkie frakcje, które stawią ci czoła. To największy z prawdziwych umiejętności przewidzianych, przywódczych i dyplomatycznych. Czy uda ci się przywrócić porządek na świecie, czy też będziesz się radować jego upadkiem? Cudownie. Zgodnie z waszym życzeniem dotyczącym ankiety, zagramy sobie Krogarem, czyli jaszczuro ludzie z frakcji Ostatni Obrońcy. Jest to chyba jedna z bardziej bezpiecznie ulokowanych frakcji, ale o dziwo o poziomie trudnym. Więc myślę, że będzie ciekawie. Mamy oczywiście tutaj do dyspozycji wszystkie imperia, jakie są dostępne w pierwszej części, poza norską. Ponieważ norska została wypuszczona przez chyba inną grupę programistów w czasie, gdzie przygotowania do Warhammera 2 były już na etapie zaawansowanym i nie dało się ich za szybko zaimplementować. Dlatego twórcy postanowili, iż nie będą czekać do grudnia z wypuszczeniem kampanii, to bardzo dobra decyzja była właśnie tych Imperia Śmiertelników, tylko wypuszczą po prostu dodatkowo norskę gdzieś pod koniec roku, czyli gdzieś w grudniu, więc nie bez obawy, jeżeli ktoś chce podbić Wulfrikiem całą mapę, no to oczywiście będzie miał do tego okazję, tylko że w grudniu, dlatego spokojnie ona też się pojawi. Dobra, gramy na poziomie trudności bardzo trudnym, utrzymanie minus 10% i teraz zobaczmy naszą frakcję, Jaszczur Ludzie, bo ja mam małą wiedzę na temat Jaszczur Ludzi, najmniej to jest frakcja, którą najmniej grałem. Sieć geomantyczna. Osady są połączone z siecią, która wzmacnia moc zarządzań. To jest akurat fajne, bo jeżeli mamy powiedzmy jedną osadę i trzy osady sąsiadujące, no to efekt naszego zarządzania, który jest wydawany przy posiadaniu wszystkich regionów danej prowincji, może być skumulowany o tyle, ile ta prowincja ma jakby sąsiadów. Dlatego to jest właśnie ta sieć geomantyczna. Specjalny lęk. Specjalne misje dają dostęp do potężnych, błogosławionych wersji niektórych jednostek. Coś w rodzaju tych elitarnych sił, które wykorzystywaliśmy w Imperium, też za określony poziom doświadczenia. Bohater, legendarny lord, w zasadzie mógł zwerpować do swojej armii te takie niby elitarne jednostki. Bestie nadające się do każdego zadania, ale niektóre są tak dzikie, że mogą stracić nad sobą panowanie i rzucić się naprzód. Tak, to jest problematyczne, ponieważ nasza armia może wpaść w dziki szał, gdzie stracimy nad nią kontrolę. Najczęściej odbywa się to w momentach, gdy albo mają bardzo mało zdrowia i jednostka jest po prostu wybijana, no to oni dostają jakby takiego rage boosta, bonus do obrażeń i tak dalej, ale konsekwencją tego tracimy nad nimi kontrolę i mogą tak naprawdę gonić tempo za jakąś jednostką szybszą od siebie, strzelającą dodatkowo, a w międzyczasie wróg nas osaczy i zniszczy, więc będzie trzeba tutaj uważać na to. Utrzymanie minus 10 i efekty teraz frakcji. Utrzymanie minus 10% dla wszystkich jednostek, bardzo fajne. Efekty samego lorda natomiast. Dyscyplina dla armii lorda, 10. Utrzymanie minus 50% dla Saurusów i Zimnokrwistych. Zimnokrwiste to są chyba właśnie jazdy z Zimnokrwista. No i Saurusy to te większe dinozaury, które posiadają broń do walki w zwarciu. Mniejsze to skinki. Co ja tylko zobaczę jedną rzecz, czy mi się nie przestawiło przypadkiem z dodatkiem efekty dźwiękowe. Nie przestawiło mi się, więc troszeczkę sobie wybaczcie, przyciszę na swoich słuchawkach. Nowa kampania jeszcze raz. I kolejny perk. Ale tylko dla jednej armii, tylko dla armii tego lorda mam minus 50%, więc nie dla całej frakcji. Kolejny bonus dla armii lorda, plus 10% dla jednostek z tego donu, czyli to jest z tego donu. Bastiladonów. Teraz, Bastiladony to są chyba odpowiednik tego z jakimś działem na plecach. Teraz albo Bastiladony to może są te
T-Rexy? Oni mają to jakieś takie dinozaury przypominające T-Rexy. Teradony to chyba lotnictwo, a karnozaury to takie odpowiedniki ogrów, czyli wielkie krokodyle z bronią dwuręczną. Szansa na powodzenie zasadzki plus 25%. Armia Lorda, interesujące. Więc możemy działać troszeczkę po partyzancku. I plus 20 do pancerz dla jednostek z tego donów, Bastiladonów, Matko Boska. Przypomniało mi się aż wiek przedszkolny, gdzie uczyłem się nazw dinozaurów. Wyobraźcie sobie, że kiedyś umiałem wymienić większość dinozaurów, jakie istniała. Masakra. Kiedyś w ogóle małe dzieci to potrafią tak zapamiętywać nieprawdopodobne ilości informacji. Tylko pójdź jakoś tak, kurde chuja, bo wszystko zapominamy, nie? Teradonów i karo coś tam. Oczywiście. Rytuał. I już jestem, przepraszam za to. I tak, i zaczynamy oczywiście z podstawowymi jednostkami. Dostaniemy dzikiego z tego dona. Dość potężny z tego co widzę. Wielka bestia. 420 siła broni, jeszcze przebicie pancerza i bonus do walki z mniejszymi jednostkami. Pancerz 120. Dyscyplina jest nawet wysoka. Prędkość 50. Nie jest taki wolny. Jest taki, nie jest on wybitnie szybki. Znaczy nie, porównując na przykład do jazdy zimnokrwistych, to jest prędko 66. Ci mają też 90 pancerza. Z tego co patrzę, to te jednostki już są dość silne, a wiem, że to są jednostki pierwszego tieru. Jazda może być tylko drugotierowa, bo oni są dostępni dopiero od tych chyba bardziej zaawansowanego budynku. No to natomiast jest jednostka trzeciotierowa. Czyli trzeciego poziomu jakby. Okej, dobra, do tego zaczynamy. Poziom bardzo wysoki. Naszym celem w tej mapie jest wypełnić przepowiednie starożytnych, czyli jesteśmy rasą, która obejmie spuściznę nad tym światem i trzeba wyeliminować inne frakcje, gdyż stanowią zagrożenie dla balansu. I raz na zawsze trzeba zaprowadzić spokój na świecie. I rasa, która kiedyś miała być strażnikami świata, po raz kolejny sięgnie po dominację nad tym światem. Twoja ekspedycja dotarła na południowe ziemie, daleko od domu. Nie jesteś tu sam. Spotkasz tu innych jaszczuroludzi, a ich interpretacja wielkiego planu może się różnić od twojej. Doradzam ostrożność. Za dżunglami leżą jałowe pustynie nieumarłych. Nie znajdziesz na nich sojuszników, a twój lud niezbyt dobrze radzi sobie w górach. Musisz je jednak przekroczyć. Jeśli chcesz połączyć geomantyczne pasma z węzłami w Lustrii, nie tylko nieumarli są twoimi wrogami. Ciepłokrwiści zamieszkujący te ziemie walczą nawet między sobą. Będą więc pewnie wrodzy także twoim kohordom. Zbuduj większe armie, po czym pokonaj ich liczebnością. Opanowanie południowych ziem to kolejny krok do realizacji wielkiego planu, panie. Rozbuduj swoje królestwo. Podbij ciepłokrwistych i wypełnij zamysły starożytnych. Okej. Więc tak, ciekawy jestem, bo słyszałem, że jest tutaj też inwazja chaosu, która tak samo jak w pierwszym Warhammerze się odbywa, tylko że z tą różnicą potrafi atakować wszystkie frakcje. Dobra, to już czytaliśmy. I mam pierwsze zadanie. Przydzielono cel rozdziału. Zajmij ograb, zniszcz lub zrób następującą liczbę różnych osad. 3. Grogar otrzymał od Mazdamundiego niezwykle ważne i prestiżowe zadanie. Odpowiada on teraz za likwidację wszystkich, którzy są w sprzeczności z wielkim planem starożytnych. Plan nie został urzeczywistniony, póki żyją, co nadaje misji Kroggara niezwykłą wagę. Nie zostanie urzeczywistniony. I 2000 za nagrody. Okej, więc tak, zaczynamy zobaczmy sobie mapkę, jak wygląda cała mapa. Jest po prostu gigantyczna. Rany boskie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwszy Warhammer posiadał bodajże taką mapę. O, to było to coś. Tutaj może, o, w ten sposób. To była pierwsza mapa z Warhammera, bo tutaj było Badlands już i orkowie. Dodano natomiast teraz cały dół, który ucięto, niestety, bo ten kontynent jeszcze się ciągnął niżej, przecież jak pamiętacie, tam było dużo, dużo, dużo więcej. Prawdopodobnie coś było nie tak z plikami gry, żeby można było to wszystko dostosować. I zmniejszono oceany. Mamy Lustrię, mamy północny Nagarod, mamy
Utlan, Stary Świat, czyli Imperium. No i z tego co widzę, to chyba mamy też spore tereny spustoszone, spustoszonych ziem. To jest interesujące, bo tutaj zazwyczaj to zamieszkiwały już ogry chaosu. Moi drodzy, czy czujecie to co ja? Skoro dano na mapie miejsce, gdzie zaczynają ogry, to co? Pierwsze DLC Tomb of Kings, drugie DLC Armia Ogrów? Zajebisty byłby pomysł. Naprawdę. No i brakuje oczywiście gigantycznej części tej niby pseudoazjatyckiej, która mam nadzieję, że będzie wydana w trzeciej części Warhammera, bo Warhammer ma być trylogią. No i też mam z kolei kolejną nadzieję, że będzie to ponownie połączenie mapy. Okej, okay, zaczynamy z naszym Krogarem. Mamy tutaj dwie jednostki Saurusów, dwie jednostki Skinków, jedna jednostka Zimnokrwistych, jedna jednostka z Stegodonów. Ja nie znoszę Skinków, dlatego nie będę z nich korzystać. Skorzystam tylko na samym początku. Mamy dodatkowo też... to jest czarodziej chyba, kapłan Skinków Niebiosa i on, z tego co ja kojarzę, ma umiejętność Kometa Kasadory. Jedno z najpotężniejszych zaklęć dostępnych w grze i będziemy go robić na maga. Więc tak, w pierwszej kolejności na pewno dodamy go sobie do armii, tylko jeszcze... Znaczy nie, dobra. Wskakuj do armii. Tak. Wyszukiwanie. Jest szansa na dodatkowe tam przedmioty. I z tego co jeszcze kojarzę... Właśnie zobaczmy. Dobra, żadnych tutaj efektów dodatkowych nie ma. Co on może robić? Wyszukiwanie. Działa szansa na znalezienie magicznego przedmiotu, brak skażenia, badanie tempa, technologii. Działanie zwiększa o 4% szansę na zranienie celu. Działanie zmiana zasięgu ruchu o 3. O minus 3. I szansa na działanie bohatera plus 1 koszt. Takie sobie. Jako... Agent jest beznadziejny, moim zdaniem, mało przydatna mamy te umiejętności. Natomiast znacznie lepsze są zaklęcia, bo mamy harmonię, harmonijna zbieżność, duży buff, ten oddział i sojusznik. Następnie mamy piorun Uranor, Uranonan, Uranonan, nazwy są straszne. Kometa Kasadory i łańcuch błyskawic, więc... Na pewno będzie to bojowy kapłan. Okej, okay, myślę, że w pierwszej kolejności zaatakujemy sobie te szczurki, które oczywiście uciekną, już widzę. A my... chyba nie damy rady do nich dotrzeć. Zobaczmy, damy radę? Nie damy rady. No to w takim razie... spróbujmy... zrobić blokadę armii. Będzie mi to kosztowało 312, ale przynajmniej mamy szansę na zaistnienie. Co, też nie masz punktów ruchu? Poważnie? Okej, okay, mniejsza z tym, no to w takim razie wróć do niego. A, tego też nie możesz zrobić. Whee, cudownie. To jeszcze inaczej. To w końcu możemy się tam ruszyć, czy nie możemy się tam ruszyć? Okej, okay. trochę nie łapię. Dobra, i zakładamy sobie, że będziemy toczyć wszystkie bitwy, obejrzymy sobie jednostki. Dopóki już nie dam rady wytrzymać to nerwowo. Na tak dużej mapie wszystkie bitwy. A przynajmniej pooglądamy sobie, jak walczą jaszczurki. Tak, przeciwnik ma niewolników. A najsłabsze jednostki w grze. W całej grze. Już nawet zombie są silniejsze. I bohatera. Okej. Okay. I bohater jest wojownikiem, z tego co widzę. Spoko. Tam będzie też za chwilkę. Będą też za chwilkę ruiny.
Ruiny to nic innego jak miasto szczurków. Więc będziemy mogli od razu. Nie wiem, czy w pierwszej turze na pewno się nie uda, ale w drugiej turze już na pewno zająć pierwszą osadę. Później ruszymy na północ. Ulepszymy sobie też koszary i zobaczymy, jaki może mieć specjalny budynek w naszej stolicy. Mapka wygląda zacnie. Jak wyglądają nasze jednostki? Krogar, pokaż się. No, to wygląda co najmniej epicko. Naprawdę fantastycznie zrobiona jednostka. Mamy nasze Saurusy do walki w zwarciu. Tu są Saurusy przeciwko większym jednostkom. No i mamy skinki, które już oglądaliśmy kiedyś. No zobaczmy, czy to nie jest słodkie. Aż chce się tutaj po prostu podrapać po podbródku. O, jakie to jest cudowne. Tego to nie! Ten to wam zaraz odgryzie łapę. A też mają po prostu w oczach mają wypisane, jak zabijecie. Albo zjemcie i wypluję. Okej, mam z tego dana. No, graficznie to jest niesamowite. I mamy jaszczurki ujeżdżające jaszczurki. Fucking logic. Dobra. No co, jaszczurki do lasu, z tego don gdzieś tutaj. Skinki tak samo, przejdziemy na nich bokiem. No i sauruski tutaj. Okej, tam jest wróg. Nawet inaczej możemy zrobić. O, w ten sposób zrobimy. Tutaj sobie damy tą ciężką piechotę naszą. Krogar natomiast gdzieś tutaj. Świetnie. Idziemy tędy. Skinki. Przejdźcie wy proszę. Tu. Tu. I tu. Okrążymy wroga. My tak samo. Tu. 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 I tutaj. Ja mógłbym się na nich rzucić, ale nie bardzo mi na to chyba zależy. Dobra, przeciwnik się tam ucieka, więc my się przemieścimy od razu do tego lasu. Okay. Spróbujemy go wywabić. Tak samo nie musi się śpieszyć. Dzisiaj będzie potrawka ze szczura, jednym słowem. Podciągniemy go. I może z tego dom. Właśnie o to chodziło. No i chyba już panika. Super. Tak, teraz skinki. Uciekają na was, więc... Jeden oddział skinków. Pięknie. Natomiast w tą stronę nie gonimy już. O, zobaczcie, od razu będą się regenerować. Ale z drugiej strony mogą się też nie spodziewać ataku. Świetnie. No i się zregenerowali. Dobra, teraz reszta. Tamtą stronę. I wysyłam z tego dana plus dowódca. Ok. No teraz tutaj również. Myślę, że tu zabijemy dowódcę. O właśnie, steguś sobie zaszarżuje. Nice. Pięknie. No i Saurus teraz na tą stronę. Odcinamy im możliwość ucieczki. Gdzie ty uciekasz? Ok, pierwsze oszczepy. Świetnie. I teraz tutaj. I tutaj oszczepy. Super, zimnokrwiste praktycznie zabiły wszystkie jednostki, jakie tam się znajdowały. Ok.
Spokojnie, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie będziemy was tracić bezmyślnie. Troszeczkę was wystrzelamy. Teraz tutaj. I aktualnie ich niszczymy. Pomożemy naszym dowódcy. Ciekawe, jakie straty w ogóle poniesiemy. Z tego do... Widzę, tam jesteśmy ostrzeliwani. Wracaj. Okej. Dobra, zimno krwiste zostaną teraz odwołane. Uderzyły już. I postarajcie się dorwać tamtych. A z tego już niech goni tam. Pięknie odchodziło. Dzięki temu możemy... Teraz wykorzystamy skinki do ataku. No i został tak naprawdę otoczony. Świetnie. Zimnokrwiste. Jestem już lekko zdyszani, ale... No nie powinno stanowić żadnego problemu. No ci szczurzy niewolnicy stają się karmą dla dinozaurów. Pięknie. Dobra. Fajnie by było go zabić. I możemy zakończyć śmiałą bitwę. Nie będziemy ich gonić specjalnie. Straciliśmy 3 dinozaury. I zastanawiam się, że będziemy mogli ruszyć śmiało na tą osadę. Okej. Okay. Co bierzemy? Myślę, że doświadczenie dla jednostek, ponieważ nie stracić praktycznie niczego. Przyda się doświadczenie. Cudownie. Przeciwnik został zabity. No i teraz pytanko, czy możemy tu wejść? Nie, nie możemy. Ale możemy rozdać sobie jeszcze punkt umiejętności i teraz zobaczmy, na co bym chciał się tutaj zdecydować. Możemy zrobić wędrowca, to mam tak, ład publiczny, brak skażenia, koszt werpunku, szansa na powodzenie zasadzki. Miecz zaciąg byłby fajny, nagły atak, utrzymanie dla wszystkich jednostek, minus 15 koniecznie. Jaszczurki są dość drogie w utrzymaniu. Przepraszam was. Ok, już jestem, więc tak, kolejny perk tutaj daje tempo uzupełnienia strat, czyli podobnie jak u Malekita było. Naszej kampanii mrożnych elfów. No i mam jeszcze plus minus 8%. Oj, chyba to jest konieczne. Dobra, pójdziemy w to. Rozwiniemy sobie praktycznie logistykę na maksymalny poziom. I będziemy mogli to sobie powiększyć. Nie rozumiem, czemu nie mogę go dodać. Dobra, przynajmniej. Trwały efekt miejscowy. Oczyszczanie i brak skażenia. I wyszukiwanie jako efekt dodatkowy. Dobra, na razie to sobie idziemy w ten sposób. Skoczymy bliżej. O, w ten sposób idealnie. No i skoro nie mogę cię dodać, to muszę cię obok jakoś postawić. No i zajmijmy się budynkami. Okay. Co może być specjalnego w świątyni czaszek? Pastwiska. Owszem, dają rozwój. I tylko rozwój. 50 rozwoju na najwyższym poziomie plus 8% tempo uzupełnienia strat. Słabe, bardzo słabe. Mamy koszary, które chętnie bym rozwinął na wyższy poziom, bo tutaj możemy mieć świątynną straż wymagającą budynku społeczność twórców broni. Na wyższy poziom. I na wyższym poziomie koszar mamy dostęp do ulepszonych wojowników Saurusów. Mają tarcze. W to chyba będzie warto zainwestować, więc to sobie zrobimy. I teraz pytanie na drugim slocie. Ponieważ ta miejscowość ma tylko 8 miejsc, 7 w zasadzie miejsc, bo ta jest zajęta. Na budynki to jest słabe i nie daje nic tak naprawdę. Poza tym, jeżeli już zbudujemy sobie nawet obóz piracki skinków na maksymalny poziom, no to mamy plus 40 rozwoju i 4% tempo uzupełnienia strat, plus możliwość odblokowania technologii tablicy wylęgu, a tutaj tylko 10 punktów więcej, no to i 4% więcej uzupełnienia strat. Bez sensu. Zajmuje nam to tylko slot. Myślę, że w takim razie lepsze będzie po prostu zainwestowanie. Ile mamy dochodu?
927 minus 7 zadowolenia, więc myślę, że na początku zainwestowanie w pomnik starożytny będzie niegłupim pomysłem. Albo czy koszary drugiego poziomu odblokują mi tablicę Saurusów, które ja bym chciał w pierwszej kolejności pójść, nie to chciałem zrobić. W pierwszej kolejności pójść. Tablice Saurusów dają bonusy dla jednostek Saurusów, z których my będziemy korzystać. A tutaj jednak za to zadowolenie byłoby całkiem cenne na pierwszych poziomach, zamiast pieniędzy. Dlatego teraz możemy sobie porozmawiać z niektórymi frakcjami. Mamy... Okej, mamy jakąś frakcję, z którą moglibyśmy nawiązać relacje. Mamy też poprawę. Boże, jak ty wolno mówisz. Normalnie jak po waleńsku. Widzę cię tutaj. Miło cię widzieć. Oszalelibyście. O, cały let's play prowadzony w ten sposób. Okej, krasnoludy nas lubią. Świetnie. Co, pakt o nieagresji może na początek. Później będzie szansa na handel. A czemu pakt o nieagresji? Ponieważ rozwiniemy się raczej tutaj na północ. Bo kto nas nie lubi z kolei? Nie lubią nas na pewno srebrne zastępy. I są to nieumarli, zajmując północną część pustyni. Orkowie nas nie lubią. I nie lubi nas klan Mordkin. Mordki nas nie lubią, te słowa. Dobra, nic więcej nie możemy zrobić. Sieć geomantyczna jest jak na razie, widzicie, słaba. Choć mamy jakieś powiązane, powiedzmy, z sojusznikami albo z innymi jakimiś miejscami. Na razie nie musimy się tym w ogóle zajmować. Pójdźmy za tą turę. Nie będziemy też werbować jednostek, bo nie mam na razie możliwości ku temu. Choć jak zdobędziemy wybrzeże węży, to na pewno zainwestujemy w jakieś dwie albo trzy jednostki dodatkowych Saurusów. Zanim pójdziemy na północ. Ilość frakcji. To zdecydowanie największy Total War w dziejach. Jestem zachwycony po prostu. Nie mogę się doczekać moda, który umożliwi zagranie wszystkimi frakcjami na mapie. To będzie nieprawdopodobne. Dobra. Okej. Teraz myślę, że śmiało moglibyśmy wybadać, ale ja bym wolał tego dodać, żeby mieć wyższe poziomy doświadczenia od razu. Jep. Zmienimy tryb poruszania się. No i sprawdźmy. No i tak jak poprzednio widzieliśmy. Dobra, ujawniona z Skavenu. Fantastycznie, więc save all. Jak wygląda mapka? Mhm, w pewien sposób. Okej, mają klan braci. I tylko dwa oddziały niewolników, więc nie ma jednostek strzeleckich poza posłańcami nocy, ale ich rozbije nasza jazda i stegodon. To natomiast natomiast uderzymy naszą piechotą. Dlatego rozpoczynam bitwę. Jeszcze sobie to zrobimy w tym odcinku. Pobawimy się troszeczkę szczurkami, będą fruwać. Ci klan bracia mogli zostać by ostrzelani przez skinki z oszczepami. I wtedy sprawdzimy, jakie one tak naprawdę są w stanie wyrządzić, zadać obrażenia. Ja powątpiewam w użyteczność skinków. Może skinki kameleony, ale... Nie wiem. Z tego co pamiętam, nie było to zbyt fajne. Okej, czy chcemy rozpocząć? Ja bym chciał moje zimnokrwiste na flankę. I z tego Dona też. Tu natomiast robimy tak, skinki na bok. Saurusy jako trzon i bohaterowi też z przodu. Świetnie, nasz bohater jak wygląda ten mniejszy. Oj, taki fajny skinek z piórkami. Super. Okej, dobra, wy troszeczkę do przodu, nie musicie biec. Skinki natomiast tu się mają ukryć i wybiegniecie. No i natomiast ta nasza jazda gdzieś tak samo z tej strony. Pięknie, okej. Okay. Przynajmniej na razie jest pasywny. My przyspieszymy czas. Tu się ukryjemy. Pięknie. No i teraz szybciej w to miejsce. Świetnie. I wy tak samo. Dobra, skinki są już poukrywane. Świetnie. No i zostało odkryte. W takim razie natychmiast ich ostrzelać. I my robimy następujący myk tutaj.
i okrążymy. Zimnokrwiste. I z tego don również w to miejsce. O to chodziło. No rzućcie tymi oszczepami może, co? No i flankujemy. Okej, okay, mamy bonusy, więc od razu uderzymy na nasz oddział. Świetnie. A tu już zostali rozbici. Dobra, z tego don, zajmij się bohaterem. Wy natomiast gońcie na kolejny oddział. Rozbijemy strzelców. Pięknie. Dobra, zimnokrwiste powinny go wykończyć. Skończyły wam się. No to w takim razie gonić za nimi. Drugi oddział natomiast na flankę przeciwnika. Świetnie. Zostali zniszczeni. Oddział Saurusów okrążać. I z tej strony uderzamy. Plus tutaj. Doskonale. Skinki zaatakują niewolników od tyłu. A oni sobie powinni już poradzić. Pięknie. Jak te zimnokrwiste. Idealnie ich koszą. Bohater też nie ma za bardzo szans z tego donem, tylko nie wiem, czemu z tego don nie chce walczyć z nimi. I wy tak samo nie wiem, czemu nie chcecie walczyć. Świetnie, teraz na skinki. Drugi oddział skinków zawraca. I oddział Saurusów tak samo. Bohater tutaj. Wy gonicie i wy też gonicie, żeby ich rozbić. Jest do tych zimnokrwistych świetnie sobie radzi na razie. No i z tego don. Oj, ty raczej nie masz szansy z tego donem, bo będzie cały czas przewracany. Doskonale. Pięknie. I na tym byśmy w takim razie skończyli. Skinki nie gonią z tej strony. Bohater tak samo. I nasze Saurusy zawracają tutaj. I skończyliśmy tą bitwę w takim razie. Otóż nic więcej się zrobić nie da. Pięknie. Miażdżące zwycięstwo. No, 170 ofiar. Całkiem nieźle. Straciliśmy 57, z czego większość to skinki. I kilka jednostek zimnokrwistych. I miasteczko jest nasze. Dobra, zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj zbudować. 1137. Krwawy posążek zawiści. Zadaje obrażenia walczącym w sposób wielu przeciwnikom. Okej, okay, dostaliśmy jakiś talizman. Szanse, że wróg odeprze obrażenie, nisko sprzeciw pojedynczemu przeciwnikowi. Okej, okay. Podoba mi się to. Dobra, co robimy sobie tutaj? Myślę, że grabież i okupacja. Okay, minus 46, ale to się da spokojnie naprawić później. Mamy stolicę regionu, więc to jest plus. Umiejętność to wiemy. No i teraz rozdajmy poziom dla naszego dowódcy. I będzie to na pewno ład publiczny. Teraz. Co tu mamy? O! Obóz zbieracki. To się na pewno przyda i to też. W co możemy zainwestować? Jeszcze w nic, bo potrzebujemy jeszcze jednej tury na zbudowanie tego tworu. Dlatego myślę, że wyjdziemy sobie od razu, żeby jeszcze bardziej zwiększyć tutaj niezadowolenie. Puścimy kolejną turę. I za chwilkę będziemy też kończyć odcinek. Została nam ostatnia... Czemu ja się tak oddalam? Mapa mi się oddala. Została nam ostatnia osada tam do przejęcia. Szkoda, że ukrócono tą mapę o południowe jego obszary. Mogli śmiało je zostawić, moim zdaniem. Po prostu wydłużyć ją, jak zrobić nieregularną. W tym. W Empire Total War była nieregularna mapa. I nie było z tym żadnego jakiegoś wielkiego problemu. Ok, więc tak, tu już mam minus 12, cudownie, więc rozbudujemy sobie to na wyższy poziom. 7 tur,
Nie, myślę, że zainwestujemy na razie w mniejsze osady. I zasuwajmy do stolicy. Okay. Nie widzę na razie sensu też werbowania kolejnych oddziałów. Zaoszczędzimy troszeczkę pieniędzy, ale możemy technologię wreszcie opracować. Tak, mamy tablicę wylęgu. Koszt werbunku minus 5 dla jednostek skinków i kameleonów. To nie, na pewno obrona w zwarciu dla jednostek saurusów. I tutaj podziękuję wam za uwagę, moi drodzy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa. Pa.